Międzynarodowa Droga Wodna E70 to jeden z najpiękniejszych szlaków wodnych Europy. Jej długa i spokojna wędrówka rozpoczyna się w Belgii, a kończy na Litwie. Drogi wodne były niegdyś najszybszym i najbezpieczniejszym sposobem podróżowania. Dlatego też od wieków kupcy i poszukiwacze przygód wybierają tę drogę, by podróżować lśniącym od słońca rzecznym szlakiem. Wodniak płynący Międzynarodową Drogą Wodną E70 zanurzy się wraz ze spokojnym nurtem w krainę pełną przygód, śladów przeszłych pokoleń oraz dziewiczej przyrody. Przez wieki wielokulturowe osadnictwo zostawiło liczne ślady swojej obecności. Łączyła je miłość i szacunek do tych pięknych ziem przecinanych srebrzystą wstęgą rzeki. Nad Łodzią wisi błękitne niebo, słońce odbija się w przejrzystej tafli wody. Drzewa pochylają swoje głowy, a ptaki śpiewają, kryjąc się przed słońcem w zielonej gęstwinie. Średniowieczne zamki rzucają cień dawnej potęgi. Zabytkowe miasta trwają nieporuszone na brzegu, słuchając cichego szumu fal. To świat, w którym każdy wodniak odnajdzie swój dom. Międzynarodowa Droga Wodna E70 to piękno i historia, ale podana w nowoczesnej formie. Na trasie czekają na podróżnika przyjazne mariny, odnowione przystanie oraz infrastruktura zmieniająca uciążliwy rejs w przyjemną podróż. MDW E70. Najpiękniejsza droga wodna Polski.